Po koszmarnie smutnych i przygnębiających świętach Bożego Narodzenia, podczas których od lat telewizja terroryzuje nas małym przygłupem, który został sam w domu, nadszedł czas na najważniejsze chrześcijańskie święto, a wraz z nim na kolejną odczapistą szpulę. Tematem naszej radosnej twórczości nie będzie jednak Chrystus Zbawiciel, nie będziemy porównywać Ewangelii Pasoliniego z Zeffirellim, zero o obrazoburczych teorematach, rozśpiewanych supergwiazdach, ostatnich kuszeniach i innych pasjach. Tym razem klucz jest banalny, jak zawsze od czapy. Otóż w naszej subiektywnej i obrazoburczej liście skoncentrujemy się wokół wiosennego odrodzenia wszelkiego życia. Po pierwsze, uwolnienie. Nie ma chyba wspanialszego obrazu, który opowiadałby o wspaniałej, wyzwalającej sile, jaką niesie ze sobą dzika i rozkwitająca natura. Kiedy czterech zajętych wyścigiem szczurów i współczesną cywilizacją biznesmenów wyjeżdża w dzicz, aby odetchnąć od tak zwanej kultury i zakosztować tak zwanej natury, nie wiedzą jeszcze, że przyjdzie im kwiczeć jak świnie, być gwałconym, zabijanym, by w końcu natura mogła wyzwolić w nich najczystszy instynkt, a w pięknych okolicznościach przyrody role między oprawcą i ofiarą ulegną odwróceniu. Polecamy na wiosnę refleksję. Po drugie, intymne oświetlenie. Ivan Passer, znany głównie z tego, że był bliskim współpracownikiem Milosza Formana, nakręcił bardzo skromny, mały, wielki film, który śmiało można uplasować w dziesiątce najpiękniejszych produkcji o zwyczajnym, niezwyczajnym, nudnym życiu. Historia dwóch muzyków, którzy spotykają się na prowincji, ma w sobie melancholię, ciepły humor, odrobinę goryczy i coś z Becketa. Trzeba zobaczyć, aby znaleźć wiosenne natchnienie. Po trzecie, po godzinach. Martin Scorsese, pomiędzy opisywaniem ulic nędzy, rzeczywistości z perspektywy taksówki i ringu bokserskiego, a wysyłaniem chłopców sferajnie do kasyna, popełnił kilka mniejszych filmów, w których pokazał trochę inne oblicze. Po godzinach, obok króla komedii, to przykład na to, że facet potrafi coś więcej niż miażdżyć głowę w madle. Historia pewnego Japiszona, zakręconego w jedną fantastyczną noc w Soho, to danie, które sprawia, że jesteśmy znów w stanie uwierzyć, że w tego senną noc zdarzy się coś niezwykłego. Po czwarte, świadek mimo woli. Że Brian De Palma był kiedyś niesamowitym talentem, nikomu nie trzeba specjalnie udowadniać. Psychol i padlinożerca był z niego nie lada. Uwielbiał trawić twórczość innych i celebrować sceny mordów. Najwybitniejszym tego przykładem jest bodajże świadek mimo woli, będący wariacją na temat okna na podwórze Hitchcocka i samego medium. Jeżeli ktoś nie boi się Indianina z wielkim młotem pneumatycznym, może pomarzyć, że tej wiosny zobaczy przez okno to, co bohater filmu De Palma, przynajmniej na początku. Brian De Palma, the modern master of suspense, invites you to witness a seduction, a mystery, a murder. Po piąte, czasem słońce, czasem deszcz. Przebój Bollywood to hołd złożony życiu we wszystkich jego formach. Jest tu ból, strata i tęsknota, lecz także radość i zabawa. Czasem słońce, czasem deszcz to prawdziwie wielkanocna opowieść o zmartwychwstaniu, miłości i afirmacji tego, co w ludziach najlepsze. A do tego dochodzi szaleństwo tańca, radosna muzyka i festyn barw, który każdemu zawróci w głowie. Po szóste, żywot Briana. Co prawda na początku zarzekaliśmy się, że nie będzie niczego w tradycyjnym wielkanocnym designie, ale nie mogliśmy sobie odmówić wspomnienia tej obrazoburczej wariacji Monty Pythona na ten skądinąd nieśmiertelny temat. Ale tak naprawdę chodzi nam o finałową piosenkę. Kogo nie napełnia ona wiosennym optymizmem, niech pierwszy rzuci kamieniem. Zresztą posłuchajcie sami. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side of life. W zestawieniu pominęliśmy Rocky Horror Picture Show, ale tylko dlatego, że ten film jest dobry na każdą porę roku. Kończymy zatem przypomnieniem piosenki Touch Me, Touch Me, Touch Me, która najlepiej chyba wyjaśnia tradycję polewania wodą młodych panien w drugi dzień świąt.